Razem dla Niepodległej. Pod tym hasłem już po raz drugi obchodzono gminne obchody święta odzyskania niepodległości. Razem dla Niepodległej to cykl różnorodnych imprez sportowych i kulturalnych. Świętować zaczęto już 6 listopada turniejem gry w Baśkę, gdzie zawodnicy walczyli o szable niepodległości. Rozegrano też finały sezonu Masters Kaszebę i Masters Polska. W zawodach wzięło udział ponad 300 zawodników z całej Polski. Skreślam dziś do ciebie kilka słów. W Bojanie natomiast Młodzież Szkolna Święto Niepodległości uczciła śpiewająco uczestnictwem w gminnym konkursie piosenki i pieśni patriotycznej. W tym konkursie wzięło udział 27 dzieci z całej gminy, ze szkół podstawowych, z gimnazjum. Śpiewali przepięknie pieśni patriotyczne i te stare, Wojenko, Wojenko, Rotę, te doskonale nam znane, ale również nowsze, choćby tę, no myślę, najbardziej zapamiętaną, wykonaną przez Esterę Rozpądek z zespołu szkół w Bojanie, Ostatni list Lecha Makowieckiego, czy Jest takie miejsce, taki kraj, wyśpiewywały zespoły Jana Pietrzaka, czy też Mury Kaczmarskiego. To już są te nowsze, które wpisują się już w tę nową historię pieśni, piosenki patriotycznej. Ich nie policzyłby nikt. Konkurs zorganizowany został przy współpracy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie oraz Zespołu Szkół w Bojanie. Oprócz nagród rzeczowych, najlepsi laureaci zostali zaproszeni do udziału w koncercie głównym z okazji Dnia Niepodległości. Samo święto 11 listopada rozpoczęło się na sportowo. Mieszkańcy mogli wziąć udział w biegu Sztafeta dla Niepodległej. Przygotowano dwie trasy. Pierwsza od strony Koleczkowa, druga od strony Bendargowa. Łączna długość trasy wynosiła 32 km. Biegający zatrzymywali się przy miejscach pamięci, m.in. w Bendargowie, Donimierzu, Bojanie, zapalając przy nich znicze. Meta obydwu tras zbiegała się w Szemudzie przy kościele. Delegacja władz gminy w osobie pana wójta i pani przewodniczącej rady gminy złożyła też kwiaty pod pomnikiem pamięci mieszkańców gromady Chwaszczyno poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej. Oficjalne uroczystości obchodów Dnia Niepodległości zainaugurowała msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w intencji ojczyzny. Po mszy przedstawiciele władz gminy na czele z wójtem Ryszardem Kalkowskim, przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, strażacy, harcerze, sportowcy, mieszkańcy składali wieńce i kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tych, co walczyli o wolność. Stamtąd paradnie przy akompaniamencie Szemudzkiej Orkiestry Dętej przemaszerowano do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, gdzie raczono wszystkich przybyłych ciepłą grochówką, kawą i ciastem. Niepodległość i patriotyzm to są niezwykle istotne nie tylko hasła, ale elementy życia społecznego. Musimy się tym, powinniśmy się cieszyć tym naszym, tą naszą niepodległością i patriotyzm budować. Teraz trzeba przede wszystkim świętować, bo trzeba się cieszyć z tego, że żyjemy w wolnym kraju, mamy niepodległość, ale trzeba pamiętać, że o tą wolność, wolność nie jest zawsze dana na zawsze. Trzeba o niej po prostu pamiętać i o nią też walczyć w taki nowoczesny sposób, który w tej chwili, myślę, że w naszym kraju jest prezentowany. Ceniąc przeszłość, ceniąc historię, budujemy, powiedziałabym, nowe znaczenie tego słowa patriota. Patriota to nie tylko ten, kto umierał 100, 250 lat temu za ojczyznę, ale to jest dzisiejszy obywatel świadomy, ale jednocześnie pracujący dla tej ojczyzny. Świętowanie dla Niepodległej uwieńczono dostojnie, uroczyście i z zadumą. W kościele w Szemudzie koncertem oratoryjnym Gabriela Fore Requiem op. 48 w wykonaniu sopranistki Anny Marii Fabrello, barytonu księdza Roberta Karczorowskiego, Stowarzyszeniem Orkiestry i Chóru Capella Gedanensis pod batutą Arkadiusza Vanata. Piękne wydarzenie muzyczne, przepiękna muzyka wykonana fantastycznie w wnętrzu kościoła w Szemudzie, zabrzmiała naprawdę jak we wnętrzu fantastycznej sali koncertowej. Bądźmy zawsze radośni i dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że mieszkamy w wolnej Polsce. Uczmy się tę dumę i miłość do ojczyzny okazywać wszędzie, gdzie jesteśmy.